Liczenie. Liczymy kasę albo wylicza nas Bugmacher. Zakłady Bugmacherskie ze świata sportu walki. Siemanko, witam w sobotni wieczór na kanale z Zaciosem. Dziś mamy galę UFC 275, a teraz czas na program Liczenie i przedstawienie kuponów, który dla was przygotowałem. Pierwszy pojedynek, który będzie grać dzisiaj na naszym kuponie, to starcie Andrze Fialho i Jayka Matyusa. André Fialho to zawodnik, który naprawdę bardzo często walczy w tym roku. I będzie to już jego przeciągu trzech miesięcy czwarty pojedynek. Pokonywał ostatnio Camerona Van Kampa i Miguela Baeza. Przegrywał z Michałem Pereirą, ale wcześniej wygrywał z takimi zawodnikami jak Stefan Szekulić, Lincoln Henrique czy Sang Hon Yo. Z Michelem Pereirą przegrał tylko przez decyzję, a wiemy, że Michel Pereira jest naprawdę na wznoszącej teraz fali. Swoje dwie ostatnie walki Andre Fialcho wygrywał szybko przez knockout w pierwszych rundach. Ostatnia walka stoczona 7 maja. Jego rywal Jake Matthew to też bardzo dobry zawodnik z młodego pokolenia, ale tutaj raczej będzie miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o ten pojedynek. Jake Matthews 17 zwycięz na koncie i 5 porażek. Ostatnio przegrana na Shinem Brady przez poddanie na UFC 259 6 marca. Pokonywał wcześniej Diego Sancheza przez decyzję Emilia, e, Emila e, Weber-Mika e, czy Rostema Akmana. Tutaj stawiamy na Andrea Fialho i Wam również polecamy, żeby zagrać na tego zawodnika. Drugi pojedynek, jaki będziemy grać, to walka z udziałem naszej królowej MMA, Joanny Jędrzejczyk i Weili Zhang. Joanna Jędrzejczyk 2. Ich pierwsze starcie... Było w 2020 roku, dokładnie 7 marca. Wtedy przez niejednogłośną decyzję wygrała Wei Li Zhang, ale przypominam, że ten pojedynek był znany za walkę roku 2020. Asia od tamtej pory nie walczyła. Jej ostatnia wygrana to pojedynek z Michelle Waterson 12 października 2019 roku. Czy tarza nie będzie jej przeszkadzać? Zobaczymy. Ale uważamy Asię za taką profesjonalistkę, że gdyby nie była naprawdę w dobrej dyspozycji, to raczej nie brałaby tego pojedynku. Weili Zhang aktualnie po dwóch porażkach rzędu z rozna Majunas, przegrała pierwszą walkę przez Keio i drugi rewanżowy pojedynek przez decyzję niejednogłośnią. Na pewno będzie tutaj taka przewaga psychiczna po stronie Hinki, że pierwszą walkę z Asią wygrała ale dziś będziemy nie mieć pięciorundowego starcia, a trzy rundowe i Asia jak narzuci swoją presję od początku, swoje dobre akcje z Muay Thai, powinna sobie poradzić. Gramy na tą walkę właśnie ten Bed boulder na fortunie, czyli stawiamy w jeden zakład i dwa zdarzenia z tej walki. Gramy, że Asia Andrzejczyk wygra tą walkę i że walka zakończy się decyzją. Przyszedł czas na ostatni pojedynek na naszym kuponie jest to main event dzisiejszej gali w Singapurze. Jiri Prochacka, Pretenden i mistrz Kategorii półciężkiej Glover Teixeira. Jiri Prochacka, 28 zwycięstw i 3 porażki na koncie. Do UFC szedł wielkim przytupem. Pokonał Volkana Ozdemira w drugiej rundzie przez nokout. Wygrał również w drugiej rundzie przez świetny nokout. Yy, obrotowym łokciem pokonał Dominika Reyesa. Naprawdę ten trzech ma tak niekonwencjonalny styl, że oglądając tego pojedynki nie wiadomo czego można się spodziewać. Jest troszeczkę dziurawy w swojej gardzie. I Glover Teixeira może to wykorzystać. Może nie tak boksersko, jak z prowadzeniami, bo wiem, że 42-letni misz Brazylijczyk jest świetnym grapplerem, świetnym zawodnikiem brazylijskiego jiu -jitsu. Ostatnio o tym przekonał się Jan Błachowicz, kiedy to 30 października przegrał właśnie w drugiej rundzie przez poddanie z Gloverem Teixeira. Glover Teixeira ma na swoim rozkładzie takich zawodników jak Thiago Santos, Antony Smith, Nikita Krylowczy i On Kutelaba. Naprawdę jest to żywa legenda, weteran. Bóg marzy nie dają mu dzisiaj za dużych szans w walce. Ale my idziemy w stronę Glovera, tej Teixeira i stawiamy na niego, że wygra ten pojedynek po bardzo dobrym kursie. Podsumowując nasz kupon, gramy dzisiaj niedużo walk, ale naprawdę bardzo fajne kursy. My postawiliśmy 20 zł i mamy do wygrania prawie 260 zł. Wy możecie zagrać oczywiście za taką stawkę, jaką chcecie. Ale fajnie, jakby ten kupon był zielony, bo każdy wtedy z nas będzie się cieszył. I podsumowujemy. Pierwsza walka. Andre Fialcho Jake Matthews. Stawiamy na Andre Fialcho. Drugi pojedynek. Joanna Jędrzejczyk i Whaley Zhang. Gramy w tym pojedynku bed Boulder, czyli dwa zakłady na jedną walkę. Gramy, że Asia wygra ten pojedynek, a drugi zakład, że walka zakończy się przez decyzję. Gramy również pojedynek wieczoru, który będzie naszym ostatnim pojedynkiem na kuponie. Jiri Prochacka, Glover Teixeira. Stawiamy na mistrza Glovera Teixeira. Kupon zagrany... U Bumachera, Fortuna, z tego względu, że dają fajną promocję. Jeśli właśnie korzystamy z Bad Buildera. Przepraszam za jąknięcie, ale to ciężkie takie troszeczkę słowo. <laughs> Albo jasne, zmęczony po wczorajszej gali Babilona, a późno wróciłem. Krótko dzisiaj spałem. E, także korzystamy z Bad Buildera e, przy walce Joanny Jędrzejczyk. Dlatego nawet jak nam to nie wejdzie, to wtedy Fortuna oddaje nam właśnie te 20 zł w punktach i będziemy mogli jeszcze raz za to zagrać. Dziś trzy walki gramy. Mam nadzieję, że wejdzie... Nie idziemy w stronę Bugmacherów, gramy bardziej im naprzeciw. Także zobaczymy, jak wejdzie, to będziemy liczyć ładną kaskę. Jak nie, to wyliczy nas Bugmacher. Powodzenia!